Dzień dobry, znajdujemy się w salonie Airbike'a, ja mam na imię Mikołaj i dzisiaj pokażę Wam BMW. Tak, dobrze słyszeliście. To znaczy nie chodzi o to, że będziesz miał wydatki, tylko chodzi o to, że jest to rower BMW. A na szczęście dla tego roweru tak naprawdę nie jest to BMW, tylko 3T. I jak rzadko udało się marce samochodowej wyprodukować, a w zasadzie zamówić u producenta rowerów coś sygnowane marką samochodową, co jest jednocześnie zajebistym rowerem. Rowery z modnej kategorii gravel już były na tym kanale, również rowery 3T były na tym kanale, ale nie do końca takie same. Po pierwsze, Explorer Race ma trochę inną ramę, taki nowy model, tu poszerzony, tu zwężony i tak dalej. Model produkowany dla BM-ki troszeczkę się różni. Rama jest klasyczna, rura ma stały przekrój. Wydaje mi się, że mogli trochę pokombinować i połączyć design zarówno projektantów z BM-ki z projektantami z 3T, bo wyszło to naprawdę nieźle. Jak już mówiłem w intro, albo można to było wyczytać. Zazwyczaj rowery sygnowane markami samochodowymi w najlepszym wypadku są tylko dużo droższe niż takie same albo o tych samych parametrach użytkowe marek rowerowych, a bardzo często nie dość, że dużo kosztują, to jeszcze ogólnie rzecz biorąc słabo się na nich jeździ. A tutaj mamy naprawdę rasowego gravela, na którego jak się patrzę, to aż chce się jeździć. Co więcej, ma ze smakiem dołożone te akcenty BM-owskie, że tak powiem, bo tu znajdziemy tylko maluteńki logosik, tu znajdziemy maluteńki napisik i to w zasadzie tyle całego BM-kowania. Nie ma tu jakiejś nachalnej propagandy w stylu pomazania całego roweru logotypami, jak niektóre marki słowackie na przykład lubią sobie tak 35 logotypów na jeden rower. Dodatkowo tak, rama jest karbonowa, widelec jest karbonowy, rower jest sportowy, nie mamy tu żadnych mocowań adwenturowych, żeby zamontować sakwy i wyruszyć do Kazachstanu i z powrotem na kołach. To jest rower do sportowej jazdy, tak zresztą jak i większość samochodów BMW raczej jest z tych bardziej szybszych niż wolniejszych. Co prawda część podobno nie ma kierunkowskazów, ale to nie jest kanał motoryzacyjny i nie będziemy się tutaj zagłębiać. Ramę omówiliśmy, karbonik. Przystosowana do montażu haka przedniej przerzutki, chociaż z rowerem go nie ma, a jak ja znam Włochów, to dopadnięcie haka do 3T może być trudne. Liczmy na to, że w globalnej wiosce wujek Google go dla Was znajdzie, bo na pewno my jako sklep będziemy go sprowadzać tak długo, że dzieci Wam zdążą dorosnąć. Mocowania na bidony tylko dwa, rura podsiodłowa i rura skośna. Na skośnej trzypunktowy montaż, czyli możemy założyć jakieś akcesoria bez opcji montażu trzeciego bidonu na dole, ale za to z miejscem na torebusie na górze. Kokpit aluminiowy z przodu, w sensie mostek i kierownica i do tego karbonowa sztyca. Napęd 1:11. Musiałem policzyć, się zgadza. 1:11 z tyłu Shimano GRX ze sprzęgłem i tak dalej. Nie będziemy o tym przynudzać, bo o tym jest przy okazji każdego filmu o gravelach. Bardzo ciekawym elementem jest full karbonowa korba 3T, chociaż w pakiecie dostajemy obowiązkowy zakup zębatek od nich. To jest podobna historia jak z tym hakiem. Myślę, że wymiana tutaj zębatki na inną będzie ciekawą przygodą, ale sama korba jest mega, bo ramię jest karbonowe, przechodzi płynnie w karbonową ośkę i z drugiej strony tylko dokręcamy drugie karbonowe ramy. Leciuteńka, sztywna i fajnie wygląda. Co jeszcze? A, zapomniałbym o cenie. Ta maszyna katalogowo podobno kosztuje 28 tysięcy złotych, ale jako, że nie kupiliśmy jej ani od 3T, ani od BMW, tylko kupiliśmy jak sporą część rowerów z działu używane, a ten nie ma metki używane, bo myśmy go odkupili w kartonie. Klient go dostał z samochodem, coś tam. I odkupiliśmy go od klienta i po prostu byliśmy klientowi, no spoko, stary, fajnie, że metkę miało 28, ale to tyle normalnie nie kosztuje.
i ustaliliśmy, że 19,999 to jest spoko cena na ten rower i myślę, że to jest spoko cena na ten rower. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy rowery kosztują absurdalnie dużo kasiury. Czemu to koło opiera się o ten stojak? W sumie to nie wiem, co przykręcałem, przecież wiem, że to są manetki GRX-a. Manetki GRX-a hydrauliczne, mechaniczne, można tu założyć elektrykę. Jeżeli nie planujecie katować tego roweru jakoś mega bardzo, tylko jeździć dla fanu i raczej o niego dbać, to jest to fajna modyfikacja. Ja bym sobie zrobił, przy okazji wyleci stąd trochę kabli i zrobi się tu bardziej czysto. Fabrycznie założone koła 27x2.0, czyli te trochę mniejsze, a trochę grubsze, jak do gravela. Opony przygotowane pod tubeless, ale złożone z dętkami. Praktycznie całkiem łyse. Schwalbe G1. Schwalbe robi sporo opon. W zasadzie Continental i Schwalbe, obie niemieckie marki, robią bardzo duży wybór opon. I jeden i drugi producent, większość modeli, naprawdę ma udany. Te akurat totalnie łysawe. Już myślę, że w Campinosie przy tym braku bieżnika będziemy trochę cierpieć, bo sama szerokość tutaj nie wystarczy, przydałyby się jakieś ząbki, ale na shooter, na asfalt, na warszawskie ścieżki rowerowe te opony będą idealne. W zasadzie tyle, no nie ma co tutaj więcej. Jeszcze zapomniałem. Finish, czyli dodatki Brooksa. Brooks Cambium to się chyba jakoś tak nazywa, czy Cambium, o, nawet mametkę. To jest siodło, które, jeżeli dobrze pamiętam, i będziemy mogli do tego wrócić na kanale Króla Rowerów w 2035, jak znajdę czas, żeby skręcić wideo, zrobimy retrospekcję i powrócimy do Eurobike'u 2007 albo 11 albo ileś, to oni chyba za to siodło nawet dostali nagrodę. I to jest dosyć ciekawe siodło, bo marka Brooks, to wasi rodzice, ojcowie najczęściej coś o tym wiedzą, a wy pamiętacie z dzieciństwa, że tata miał przy szosówce takiego Brooksa. No i właśnie on był skórzany. A tutaj Cambium to jest pierwszy Brooks, który nie jest skórzany, tylko jest gumowy, pokryty jakąś tam materią, lnem, czy mówię, co to tam jest. I do kompletu jest stylowa, też materiałowa owijka. Myślę, że ona się będzie pięknie świniła i utrzymanie jej w czystości to nie będzie jakaś super misja, ale mimo wszystko bym się skusił i sprawdził, bo wygląda zajebiście. Koła Fulcrum, oczywiście 27,5, czyli 650, aluminiowe, no fancy by było, jakby były karbonowe, ale 3T robi karbonowe koła, więc jeżeli zaoszczędzenie tych 8000 między 28 a 20, co za niego chcemy, jest jakimś problemem, to możemy ten hajs ulokować na przykład w kołach i będzie bardzo fajnie. A na razie zakręcimy tylną piastą i zobaczymy, czy fajnie cyka. Dobrze cyka, daje okejkę, tam musi być jakieś dobre sprzęgło w środku. W wolnej chwili sobie tam zajrzę. Palec na spuście i go! Jedziemy na wagę z tym Exploro. W ogóle ten ma taką samą ramę jak to zwykłe Exploro, a nie Race, o ile się nie mylę. I teraz czary mary 9,17. Znowu nie wiecie skąd to jest. 9,17 za rozmiar L. Myślę, że to bardzo przyzwoita waga. Tyle na dziś. Myślę, że dla kogoś, kto jeździ BM-ką, taki akurat rower do kompletu będzie fajnym zestawem, szczególnie jeżeli kupimy sobie do tego Seasuckerka i taki rower przysiemy do dachu albo tylnej szyby naszej gabloty. Dobrze by było, rozumiecie, gdyby kolory ze sobą chodziły. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!